Witajcie. Przed Wami jeden grosz z 2004 roku, który sprzedał się za 3000 zł. Skąd taka cena nominału, który jest wart grosz? Otóż moneta posiada dwa awersy, jeden wklęsły i drugi wypukły. Prócz tego jest w gradingu PCGC, usługa polegająca na stopniowaniu, uwierzytelnieniu, atrybucji i hermetyzacji monet założona w 1985 roku w Kalifornii. Prawdziwa perełka wśród destruktów, monety bite maszynowo w wielkich ilościach, a tu proszę taki ciekawy błąd bicia monety obiegowej trzeciej RP. Prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Pozdrawiam i do zobaczenia.